Czekajcie, sprawdzę, czy się ten przełączył. Jest na B2, dobra, ok, wszystko w porządku. Momencik. Ok, we start with the first entry in Atari 80 graphics category. Pozycji tam. Wszystko z tyłu widać dobrze? Dobra. Dobra, uwaga. Grafik Compo Atari 8-bit, prasa numer 1. Lecimy. Exactly. It was an entry number one in graphics compo for Atari 8-bit. And now it's time for an entry number two in Atari graphics 8-bit competition. Atari 8-bit. Praca numer 2, uwaga! Dobra, to nie jest scroll, praca numer 2. Lecimy, praca numer 3, uwaga, zbliża się. Oto ona, uwaga. Entry number 3. To też nie jest scroll. Czernobyl. Wiele rzeczy wymknęło się spod kontroli. Dobra, lecimy. To była praca numer 3. It was an entry number 3. And now it's time for entry number 4. Teraz specjalnie z dedykacją coś dla kolegi Lotarka i nie tylko zresztą. Czarna, ale czy mała, to się okaże, zaraz zobaczmy, więc co kryje się w środku tego pliku? Czarna means black, is the girl dancing last year. Czarna means black. Czarny the girl dancing last year, black hair. O. Not very nice. Lotarek, to specjalnie z dedykacją dla ciebie. Okay, it was an entry number 4. No. Osobiście nie podoba mi się, ale... For our guests from other countries, I would like to say it's a girl dancing last year on the City Venture Party. Oczywiście mówię o party, o pracy, bo praca jest wykonana perfekcyjnie. To była praca numer 4. It was an entry number 4. Raz, dwa, dużo. Prac jest dużo, więc nie będę gadał, tylko lecimy dalej. Praca numer 5. Entry number 5. It was an entry number 5. Praca numer 5 to była...
jeszcze. No, it's Słuchajcie, proszę nie narzekać, i tak idzie dość gładko. Potwierdzam. Jakby ktoś chciał zastąpić Pinokia, to zapraszam tutaj. Naprawdę, ja wolałbym sobie siąść tam z tyłu, wiecie, i tak sobie troszkę ponarzekać, otworzyć sobie piwo i... Okay, and enter number 6, Atari Graphics Compo, Atari 8-bit. Okay, praca numer 6, tak? And enter number 6. Nie, chwileczkę, bo... 5DZ... Nie, poczekaj, bo czarna była 4, 5 to jest MDZ... 6! Praca numer 6. Jak się okazało, kolor czerwony na Atari istnieje. It looks like the red color of the Atari exists. Okej, praca numer 7. Ojojoj, znowu spis. Mamy męski prosty, chwila, moment. Okej, for a moment we show the hint number 7. Siódemka! Lecimy! Enenty na prostego. Praca numer 8. And enter number 8. Oh, great!
number 10. It was meant number 10. To znaczy, to jest przerysowane, dlatego co obecnie powiedziałem. Przerysowany jestem zawsze, ale teraz już nie zawsze. To była praca numer 10. Głosem numer 10. O, system okazał się wyjątkowo odporny. Systemowe down. Teraz 11. And entry number 11. Uwaga. Achtung, wnimanie. To znaczy, w pewnym momencie zastanawiałem się, co autor miał na myśli. In one moment I was wondering what Alter wanted to say during this picture. Słuchajcie, może nie wiemy wszystkiego, co jest związane z teorią ewolucji Darwina i co być może wydarzy się w przyszłości, ale jest to bardzo smutna wizja. Ale bardzo praktyczna. It's the vision of the evolution, but it looks like it's very practical. To była praca numer 11, ale uwaga, bo tu będą niespodzianki, coś czuję. No cóż, zobaczmy więc dalej. Now it's time for entry number 12. Number 15.
15. 15. 15. To chyba Sudety. 15. Looks like it's the one. Nie wiem, takie dostałem, albo tak mi zmieniło nazwę. Widocznie nazwa była, wiesz, jak Epopeja Mickiewicza i co robimy tu. Autorzy mieli dostarczać pracy w postaci 8 plus 3, bo to jest nie emulator. Wbrew temu, którzy coś tam mówią, ale dobra, ale nieważne. Był to, był 19 numer praca, numer 19. Energy number 19.
Dobra, to była praca numer 19.